Tematem mojej pracy doktorskiej jest imersja w filmie animowanym, wirtualna rzeczywistość jako nowe narzędzie w filmie animowanym, pozwalające widzowi na utożsamienie się z bohaterem scenariusza oraz odczucia emocji mu towarzyszących. Projekt poświęcony jest studiom nad narzędziami wirtualnej rzeczywistości oraz zaimplementowaniu ich przy tworzeniu przestrzeni animowanej na podstawie krótkometrażowego filmu polskiego reżysera filmów animowanych Ryszarda Czekały. Ryszard Czekała ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni rysunku filmowego pod kierunkiem Kazimierza Urbańskiego w 1966 roku. 2 lata później zadebiutował filmem pod tytułem Ptak. Był również współzałożycielem krakowskiego studia filmów animowanych. W swojej pracy doktorskiej pracuję nad przeniesieniem filmu animowanego Ryszarda Czekały pod tytułem Apel do wirtualnej rzeczywistości. Animacja jest trzymającą w napięciu sekwencją zdarzeń rozgrywających się podczas jednego z obozowych apeli. W czasie, w którym tworzył Ryszard Czekała, nie było pojęcia trójwymiarowości. Artysta zasymulował przestrzeń, realizując film w technice wycinanki na wieloplanie z szyb do animacji poklatkowej. W celu lepszego odzwierciedlenia sytuacji więźniów obozu zakłady stojących godzinami na chłodzie. Technologia wirtualnej rzeczywistości generuje w pełni wirtualną przestrzeń, która składa się z obrazów, dźwięków, a nawet poczucia czasu, co znacznie rozszerza zdolności badawcze i poznawcze, pozwalając na rozwinięcie możliwości interpretacji oraz partycypacji. Widz zostanie wprowadzony w quasi-teatralną scenę, w której będzie mógł uczestniczyć w akcji, poruszając się pomiędzy bohaterami filmu. Sam artysta dążył do tego, aby widz, oglądając jego filmy, mógł utożsamić się z bohaterami scenariuszy. Cytując Ryszarda Czekałę: staram się w moich filmach stworzyć pewną sugestywną wizję świata, która kazałaby odbiorcy zapomnieć o tym, że jest w kinie. Widz powinien poczuć się współuczestnikiem wydarzeń, winien identyfikować się z bohaterem. Pracę rozpoczęłam od poszukiwania środków ekspresji oraz tworzenia elementów graficznych filmu. Pierwszym etapem było przygotowanie tekstury, którą wykonałam w sposób stosowany przez Ryszarda Czekałę. Biały karton pokryłam czarną temperą, a następnie wymazywałam farbę przy użyciu wacika namoczonego w wodzie. Analogowa tekstura została sfotografowana oraz zaimportowana do programu Cinema 4D, w którym wcześniej wykonałam modele postaci. Aby widz mógł się poruszać dookoła sceny w wirtualnej rzeczywistości, postaci muszą być trójwymiarowe. Następnie oteksturowane postaci zostały zrigowane, czyli został włożony w nie szkielet umożliwiający animację postaci. Zanimowałam sekwencję ruchu i zmultiplikowałam postać. Następnie rozmieściłam postaci w różnych od siebie odległościach oraz przemieściłam sekwencję animacji, dostosowałam ją do każdej postaci, tak żeby nie wszystkie animowały się w tym samym czasie. Następnym etapem będzie compositing w programie Unity, który umożliwia utworzenie wirtualnej przestrzeni do oglądania w goglach VR. Gdy praca artystyczna zostanie zrealizowana, przejdę do części teoretycznej, w której ważną rolę odgrywać będzie ankieta przeprowadzona na grupie widzów. Jednym z moich celów jest zbadanie, czy rzeczywiście środowisko wirtualnej rzeczywistości wpływa na spotęgowanie odczuwalnych emocji przez widzów, czy bardziej oddziałuje niż film oglądany na ekranie.